Śnił Boże, coś wam powiem. Doświadczenie cudu powoduje strach. Bo nie wiemy, co i jak się stało, ale nagle to, z czym się borykaliśmy, przestało istnieć. To dotyczy choroby, kryzysu, konfliktu, czy może jakiegoś innego wydarzenia, które nas rujnowało. Jego zniknięcie jest dla nas niewytłumaczalne. Stąd ten lęk. To tak, jak opisuje ewangelista w przypadku kobiety chorej na krwotok. Kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Czymże jednak jest prawda w tym przypadku, jak nie przyznaniem się, że o własnych siłach nic nie da się zrobić w niektórych sytuacjach. Próbując doraźnych środków, możemy tracić nadzieję, że coś będzie w stanie nam pomóc. Dziś mocno akcentowana jest wiara. To ona popchnęła kobietę w kierunku Jezusa, by się mogła dotknąć Jego płaszcza. Nic więcej jej nie było potrzebne. Żadna rozmowa, żaden zabieg na osobowolności. Wystarczył kawałek płaszcza. Kobieta nie czuła się godna, by Jezus poświęcił jej czas. Nie chciała przeszkadzać, widząc, że inni tłumnie zgromadzili się wokół Jezusa. Zbliżyła się bezgłośnie, w skrytości, bez zwracania na siebie uwagi. Nie było w jej prośbie ułożonej w głowie żadnego słowa „musisz mnie uzdrowić”. Była tylko wiara, że to się może stać. I dlatego usłyszała od mistrza słowa „córko, twoja wiara cię ocaliła”. Tak, wiara ocala od umierania z rozpaczy, z bólu, z braku miłości. Wiara kieruje nas na zupełnie inne płaszczyzny życia. O tym możemy powiedzieć w przypadku córki Jaira, który przychodzi po prośbie, bo jego dziecko jest ciężko chore. Były to ostatnie chwile, których nie poświęcił córce, ale wypraszał cud u Jezusa. Był niczym Abraham, wystawiony na próbę przez Boga. Bo cud domaga się zaufania, mimo braku nadziei. Wymaga wiary w rzeczy niemożliwe. Gdy donoszą mu, że jego córka odeszła i niech już nie przeszkadza Jezusowi, słyszy od Pana: nie bój się, wierz tylko. To znaczy, wierz więcej niż potrafisz. Papież Benedykt mówił: prosimy Boga o uzdrowienia z naszych problemów, o spełnienie konkretnych potrzeb. I to dobrze jest tak czynić. Ale najważniejsze jest uporczywe błaganie o coraz większą wiarę i aby Pan odnawiał nasze życie. Dzisiejsza lektura mówi nam wyraźnie, że wiara nasza musi być niezachwiana. Wzmacniają to jeszcze słowa świętego Piotra Chryzologa. Dzisiejsze czytanie jest doskonałym podsumowaniem nadziei i odrzucenia wszelkich powodów do desperacji. Dotknięcie Jezusa uzdrawia. Naszym dotknięciem Jezusa jest Komunia Święta. To także jest uzdrawiające dotknięcie, obdarzające nas wewnętrzną siłą. Jezus swoim dotykiem leczył wielu ludzi. Ten kontakt z drugim człowiekiem jest potrzebny nie Jezusowi, ale ludziom, których spotyka na swojej drodze. My przecież też na tej drodze życia widzimy Go i spotykamy. Dotyk jest symbolem naszej własnej wiary, bo wiara dotyka nas w taki sposób, że zmienia nasze dotychczasowe życie. Bardzo często jednak boimy się zrobić ten jedyny krok, aby dostać to, czego pragniemy. Brak odwagi i strach są przyczyną bezradności i bezsilności wobec świata. A wstyd nie pomaga nam, byśmy osiągnęli to, czego nam potrzeba. Wierz tylko, nie lękaj się, bo w Chrystusie to, co ludzkie i boskie, przenika się na wieki w miłości.